Cześć moi drodzy, cześć moi mili, witam Was, kłaniam się w pas i wraz z Komputronikiem zapraszam Was dzisiaj na recenzję dysku od Western Digital, dokładnie jest to ich nowy dysk SN850X, czyli dysk NVMe, SATA, oczywiście na złącze M2, wspierający PCI Express 4.0. Sprawdzimy, jaka jest jego wydajność i jakie są moje wrażenia z jego użytkowania. To jest dysk o pojemności 2 TB, oczywiście dostępne są również inne pojemności, ale szczegóły już po krótkiej przerwie na intro. Zapraszam. Dysk WD SN850X nie zastępuje doskonale znanego Wam i obecnego, jak dobrze pamiętam, na rynku od 2020 roku SN850. To jest jeszcze wyższy model, oferujący z jednej strony wyższą wydajność, zarówno jak chodzi o zapis odczyt sekwencyjny, jak i również teoretycznie dłuższą żywotność. W środku tak naprawdę niewiele poza samym dyskiem się znajduje, bo jest to tylko i wyłącznie takie plastikowe wypełnienie, nie ma śrubki, gdyby ktoś pytał do montażu dysku. Te są oczywiście na płytach głównych, czy dostępne jako akcesorium z płytami głównymi. Sam dysk to standardowy dysk NVMe 2280, więc w zasadzie wejdzie nie tylko do komputerów stacjonarnych, ale również laptopów i warto zaznaczyć już teraz na wstępie, że modele te dostępne są zarówno bez żadnego radiatora, tak jak w tym przypadku, to jest tylko i wyłącznie naklejka, to nawet nie jest metalowa blaszka, ale również z całkiem pokaźnym radiatorem i te z radiatorem są przede wszystkim dyskami dedykowanymi na przykład dla posiadaczy PlayStation 5. Ja tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, że taki dysk w wersji z radiatorem warto brać, jeżeli nasza płyta główna nie posiada własnego radiatora. Jeżeli natomiast nasza płyta główna posiada radiatory dedykowane dla dysków na złącze M2, to jak najbardziej bierzcie właśnie tą wersję bez radiatora, ponieważ będzie Wam po prostu łatwiej ten dedykowany do płyty głównej założyć i zdecydowanie taki często dużo większy radiator będzie również efektywniej odprowadzał ciepło właśnie z tego dysku niż taki naklejony po prostu na kontroler czy pamięci. O temperaturach będzie jeszcze za chwilę, a teraz odnośnie dokładniejszej specyfikacji. Dysk SN850X dostępny jest w Komputroniku w trzech pojemnościach: 1 TB, 2 TB oraz 4 TB. Zarówno dysk 1 TB, jak i testowany przeze mnie 2 TB to dyski jednostronne. Na drugiej stronie, na rewersie laminatu nie mamy żadnych układów elektronicznych, wszystko jest tylko i wyłącznie z jednej strony pod naklejką. Natomiast dysk o pojemności 4 TB to już dysk dwustronny, kości pamięci są po obu stronach laminatu. Cały dysk jest oparty o kontroler SanDiska, dokładniej tutaj muszę niestety wspomóc się ściągą, 2082-2035B2. Z tego, co znalazłem informację w sieci, to jest po prostu nowsza wersja kontrolera, który znajduje się w dysku SN850, tym bez X-a, oferujący większe, lepsze prędkości odczytu zapisu sekwencyjnego, ale również dłuższą żywotność. Mamy tutaj teoretycznie prędkość odczytu do 7300 MB na sekundę i zapisu do 6600 MB na sekundę, co przynajmniej czysto teoretycznie stawia go absolutnie na pierwszym miejscu pod względem wydajności wśród w zasadzie wszystkich obecnie sprzedawanych dysków SSD NVMe PCI Express 4.0. Jak będzie w praktyce, o tym za chwilę się przekonamy. Co do samych kości pamięci, to tu są dwie kości po 1 TB, czy TLC NAND, prawdopodobnie od 112 do 160 warstw mogą mieć, ale dokładnych informacji też niestety nie znalazłem. To są kości SanDiska o oznaczeniu 00676111T00, czyli te właśnie 1 TB. Co więcej, pomiędzy samym kontrolerem, który jest tutaj bliżej złącza, a kościami, które są z drugiej strony, mamy jeszcze pamięć RAM. To jest dokładnie DDR4 o pojemności prawdopodobnie 2 GB i od Samsunga. Widziałem wcześniej w różnych wersjach, że był tutaj kontroler, była tutaj pamięć RAM, przepraszam, Mikrona. Tu już mamy Samsunga, przynajmniej tak wynika z oznaczenia. I to jest normalnie dysk, który jest w sprzedaży dostępny w Komputroniku. Co do żywotności tego dysku określanego parametrem TBW, producent jest pewny i mamy tutaj też wyższą teoretycznie, o czym wcześniej wspomniałem, żywotność niż w przypadku SN850, bo wersja z X-em ma teoretycznie nawet 1200 TB, więc to jest absolutnie sztos. Producent oferuje 5-letnią gwarancję na ten dysk, czyli w zasadzie tyle samo, co topowe modele od Samsunga.
Specyfikacja i charakterystyka dysku to jedno, ale jego wydajność to zupełnie inna kwestia. I tutaj chyba nie będzie żadnego zaskoczenia, jeżeli powiem, że w testach wykonałem 3 testy syntetyczne, AES SSD, Crystal Disk Mark oraz Atto Disk Benchmark. W zasadzie w każdym z tych testów nie udało mi się uzyskać deklarowanych przez producenta prędkości, czy to odczytu, czy zapisu sekwencyjnego. Te wartości przekraczały w zależności od testu ponad 5500, ale nawet również ponad 5300 MB na sekundę. Oczywiście różne testy dają różne rezultaty. Warto wspomnieć, że dysk nie był dyskiem systemowym, tak żeby nie był dodatkowo obciążany przez na przykład jakieś działające w tle programy czy aplikacje. Mamy więc tutaj taką czystą, syntetyczną wydajność tego dysku. Z testem praktycznym, na przykład kopiowanie odczytu zapisu, był o tyle problem, że żeby to wykonać, no, trzeba by było mieć przynajmniej równie szybki inny dysk, z którego te dane można by było kopiować, a najlepiej dwa jeszcze połączone w macierz, żeby te prędkości były znacznie wyższe od tych, które tutaj deklaruje producent. Dlatego ja ograniczyłem się do testu kopiowania folderów o różnej wielkości z różnymi plikami, zarówno dużymi, jak i małymi, na samym dysku i tutaj realnie udawało mi się uzyskiwać prędkości ponad 2000 MB na sekundę, co biorąc pod uwagę duże rozdrobnienie czasami bardzo małych plików jest jak najbardziej wynikiem dobrym, nawet zaryzykowałbym, że bardzo dobrym, ale nie rewelacyjnym, tutaj też to chciałbym podkreślić. W zasadzie najlepsze wyniki dysk uzyskiwał w programie Crystal Disk Mark, gdzie ten zapis, odczyt sekwencyjny w zasadzie zawsze był powyżej 6000 MB na sekundę. I teraz oczywiście zrobiłem testy nie tylko na dysku pustym, nowym, tak, ale również zapełnionym. I zapełnionym praktycznie w 100%, co też fajnie akurat właśnie Crystal Disk Mark pokazuje, bo tam mam od razu 100%, to jest procent zapełnienia dysku. W zasadzie z tych 2 terabajtów wolnego było tylko około 4 gigabajtów. No i tutaj moje zaskoczenie było naprawdę bardzo duże, bo nawet w pełni załadowany dysk w zasadzie ma niewiele gorsze rezultaty jak dysk w pełni pusty. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że prędkości odczytu zapisu sekwencyjnego są w zasadzie identyczne, a różnice, które się pojawiają w tych programach, tak naprawdę mieszczą się w marginesie błędu. Co jeszcze? To jest też bardzo istotna kwestia. Jak chodzi o sam dysk, to tutaj chciałbym zaznaczyć, że sprawdziłem również jego temperatury. Bardzo istotna kwestia, biorąc pod uwagę, że ta wersja, która dotarła do testów, nie ma żadnego radiatora. Jeszcze raz przypominam, jest dostępna również wersja z radiatorem. Jeżeli wasza płyta główna nie posiada radiatora, bierzcie właśnie taki. Dlaczego? Ponieważ dysk bardzo mocno się grzeje. Sprawdzałem to zarówno kamerą termowizyjną, takim termometrem bezdotykowym, jak i również w aplikacji. W zasadzie każdy z tych programów, czy każda z tych metod potwierdzała jedno. Przy pełnym obciążeniu dysk bez problemu osiąga bardzo wysokie temperatury. Teoretycznie nawet powyżej 90 stopni, tak pokazywały pomiary z termowizji, które teraz widzicie na ekranie. Natomiast zarówno program diagnostyczny, jak i również termometr ten bezdotykowy pokazywały wartości na kontrolerze, który był najcieplejszym elementem dysku, powyżej 70 stopni. To jest bardzo ciepło, dlatego koniecznie, jeżeli bierzecie dysk właśnie bez radiatora, musicie zatroszczyć się o jego chłodzenie i najlepszym wyjściem będą po prostu radiatory, które są na płytach głównych fabrycznie przez producentów płyt głównych dodawane. One są duże, zazwyczaj oczywiście wyposażone już w termopad, wystarczy zdjąć folię i mamy dobrze chłodzony dysk. Nie uważam tego za wadę i tu od razu chciałbym podkreślić, że moim zdaniem to nie jest wada, bo są te dyski również z radiatorami. Producent jest podejrzewam w pełni świadomy, jak działa ten dysk i jakie temperatury potrafi osiągać. Natomiast właśnie dlatego, że coraz więcej płyt głównych posiada własne, duże radiatory, mamy dostępną również wersję bez tego radiatora. Moi drodzy, cena, bo to chyba będzie na koniec najważniejsze. Deklarowana przez producenta na stronie WD, możecie sobie sprawdzić to, jak mi nie wierzycie, to jest około 1500 za dysk właśnie o pojemności około 2 terabajtów. Dużo. Natomiast na Komputroniku w tej chwili jest promocja, link znajdziecie w opisie filmu, bo ten dysk możecie kupić dokładnie ten wersji 2 terabajtowej poniżej 1300 zł. Nie da się ukryć, że w tej cenie i przy tych parametrach jedyną konkurencją sensowną dla tego dysku, no to jest Samsung albo 980 Pro,
który kupicie w zasadzie w identycznych pieniądzach, też wersję 2TB oczywiście, ale o gorszych parametrach, bo w przypadku Samsunga mamy ten odczyt sekwencyjny do 7000 MB, a nie 7300 i zapis sekwencyjny do 5000 MB na sekundę, a nie do 6600, jak tutaj deklaruje producent realnie, więc znając życie, tamte wartości też będą niższe w praktyce, więc WD jest dyskiem w tej samej cenie, ale wydajniejszym. Mam jeszcze nowy dysk 990 Pro, który oferuje większe prędkości zarówno odczytu, jak i zapisu sekwencyjnego, ale jest również kilka stów droższy, bo w tej chwili w komputerniku możecie go kupić za około 1500, również wersję 2TB i on będzie wydajniejszy, gwarancję w zasadzie mamy identyczną, ale droższy. Który więc wybrać? To tak naprawdę pozostawiam ten wybór Wam. Ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się.